Cześć, mam na imię Patrycja i jestem dietetykiem. Wraz ze Spiżarenką prowadzę dla Was edukację żywieniową i dziś porozmawiamy na temat cudownych właściwości miodu wielokwiatowego. Miód wielokwiatowy jest królem wśród miodów. Jest bogaty nie tylko w kwiaty, ale także w cudowne właściwości prozdrowotne. Swoje uniwersalne zastosowanie zawdzięcza nie tylko bogatemu składowi, ale także szerokiemu pochodzeniu botanicznemu. Miód wielokwiatowy znajduje zastosowanie nie tylko w kuchni, ale także w medycynie. Jego barwa oraz smak nieco różnią się od siebie w zależności od dostępności pożytku pszczelego. Wartości odżywcze i zdrowotne to główne argumenty przemawiające za tym, że warto wprowadzać do swojej diety miód wielokwiatowy. Oczywiście w rozsądnych ilościach. Co więc dobrego znajdziemy w miodzie wielokwiatowym? Przede wszystkim witaminy z grupy B. Znajdziemy w nim także kwasy organiczne, enzymy i biopierwiastki, takie jak krzem, potas, mangan, magnez czy żelazo. Miód wielokwiatowy to głównie łatwo przyswajalna energia w postaci fruktozy i glukozy. Wszystkie wymienione substancje działają na nasz system odpornościowy oraz działają bardzo odżywczo. Dodatkowo miód wielokwiatowy wspiera nasz system immunologiczny oraz pomaga w walce z bakteriami, które bytują w układzie pokarmowym i oddechowym. Co więcej, miód wielokwiatowy to naturalny uspokajacz. Łagodzi objawy stresu, odpręża oraz ułatwia zasypianie. Wiele osób nie wyobraża sobie mroźnych wieczorów bez gorącej herbaty z miodem i cytryną. Zadbajcie jednak o to, aby nie dodawać miodu do zbyt gorących napojów, ponieważ wtedy traci swoje cudowne właściwości. Miód wielokwiatowy to nie tylko świetne walory smakowe, ale także zastosowanie m.in. w kosmetyce. Nie od dziś dodaje się go do kremów, balsamów, peelingów, odżywek czy nawet do kąpieli. Działa wygładzająco, regenerująco i odżywczo na nasze włosy, skórę i paznokcie. Mam nadzieję, że przekonałam Was do sięgania coraz częściej po miód wielokwiatowy. Pamiętajcie subskrybować nasz spiżarenkowy kanał. Do usłyszenia! Thank you.